Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie ta gra nazywa się Darksiders. Wow, nie dało się go tak zatrzymać. I witam was w kolejnym odcinku z serii. Nie. I wait. To wygląda jak jakiś ten. Skubany. On zdech czy jeszcze żyje? Zaraz się bossem zajmiemy. Nie był za bardzo kozacki. Tak w ogóle się ostatnio zastanawiałem, gdzie jest koń wojny? Wojna powinien bieżyć na swym czerwonym koniu. Nie było tego za bardzo widać in-game, jak on lądował na samym początku i rozbijał się na ziemi. Nie było tego konia, nie wydaje mi się, żebym go gdzieś widział, ale był wspomniany fabularnie albo tutaj, albo na początku drugiej części. Nie! Dobra, najpierw może tych. Okej. Aż ty skubany. Chodź tu. Za wcześnie wejdź do zapamiętania. Są na nich jakieś finishery, fajne finishery byłyby na takich jeźdźców. Już sobie wyobrażam takie podskoczenie i złapanie gościa za mordę, albo wbicie się mieczem w takiego jadącego. Au, dobra, mój błąd. O, takie duże mi zrzucą? No dobra, czy my się w chaosu mamy na fulla? Mamy na fulla. Spróbujmy zrobić to tak. Z drugi, dawać go, chociaż parę trafień, już kończy czas na nim, nie! Piękny Shoryuken! Nice! Troszkę źle się ustawiłem, bardzo źle się ustawiłem, nie koło tego płonącego czegoś. Gdzieś tu widziałem zieloną skrzynkę, co prawda nie potrzebuję jej jakoś super wybitnie. Jak ten? A, do naładowania się w cechosu to sport. Tu jest zielona skrzynka, tam jest, czyli są dwie w sumie. Okej. Ten z kolei wygląda jak boss. I to z kolei wygląda jak mój koń. Czerwony, no, okej, zgadza się. Zaraz pogadamy. On ma nawet mój znak na tym. Mięsień nad przednimi łapami, widzicie to? To jest to samo, co mam na ryju. No, ty zaraz będziesz się na własnej twarzy niósł. O to, ale mu powiedziałem. Dobra, to nie wyszło. Wow, co to są za ataki? Najłatwiej to by go było gdzieś tu zblokować w teksturki. Czy tam jest B? Czy ja dobrze widzę? O, dokładnie to miałem na myśli! Dokładnie tak!
Tak, podnoś ten swój kawałek żelaza. Wow! Mocno kopię. Dobra, to zrobimy... Co to jest? Dobra, zrobimy to tak. Patrz tu. Ej, czy on mi całe jedno serduszko tym zżera? Au? W sumie mocny jest. Ile on ma tych ataków? 3, dobra. Fajnie by było, jakby mi się automat nie odpalał na mierzania. I nie zdąży i wejdować. Dobra, gdzie jest ostatnia skrzynka? Tam jest ostatnia skrzynka. I odsuwamy się od tego. Szkoda, że się w tym ogniu nie zatrzymał. Naprawdę mi przykro. Okej. Nie, w ogóle ta ręka jak z gladiatora. Are you not entertained? Are you not entertained? To było ładne. To było bardzo ładne. Au! Ty, kuń! Gdzie on jest? Ej, byłoby łatwiej, jakbym widział, z której strony ten kuń mnie atakuje. Czy ja mogę go uniknąć? What do you think you're doing? Najwyraźniej nie mogę. That thing's lost its mind. Kill it. Enough, I said. Finish it. Ruin. I won't fight you. O, jednak jest nasz konik, miałem rację. You fool! I order you to break that knife. And if I refuse, you'll kill me. I'll take my chances. Embrace it! Tak! Jest znak, widziałem! Uuu, z tyłu jeszcze bardziej widać. Ej, czy ja będę teraz mógł na koniu jeździć? Czy ja będę mógł się wreszcie szybko przemieszczać w tej grze? Are you not entertained? Nice! Gladiator pełną gębą! Are you not entertained? Pożoga. Wojna i pożoga znowu podróżują razem. Gdy wojna dosiada swego rumaka, ataki mieczem stają się potężniejsze. Wciśnij LB i RB, aby wezwać i odesłać pożogę. No. Aha, dobra. A, mogę robić taki ten. Okej. Okay. A, spudłowałem we wszystkich, seriously, Wizu? A, to jakby nie daje jakiś za bardzo bonusów, jeżeli chodzi... Myślałem, że będę mógł ich spatatajać, tak wiecie.
A nie, to będzie mi wyczerpywało siewce chaosu albo coś w tym stylu, dlatego ten znacznik się świeci na boku. Kto tu wyskoczy? Kolejny jakiś na koniu? Nie, będę mógł stąd wiać. Tak, musimy. Ja sobie porozwalam wszystkie skrzynki. To bo myślę, że jeszcze jeden żył, ale może go zahaczyłem na koniec i się rozpadł. Swoją drogą, na tym kuniu to ja teraz będę mógł szybko przemierzać piaski chyba. I hope, mam nadzieję. To by było fajne. Jest ten znacznik tego konia. Pod ganem po prawej. Nie zauważyłem wcześniej. Czy tam jest jeszcze ten jeden? Tam jest jeszcze ten jeden. Czy jak go mogę? Tu jest. Nie mogę go. No ale taki troszkę westernik nam wyszedł. Dobra, jedziemy. Wszyscy tutaj? Wszyscy tutaj. Nie, ten boss, kiedy nie był na koniu, był wymagający. Ale na koniu to on był prosty. Z drugiej strony mam... Aj! Widzę, że jak oberwę na koniu, to mam potem bezwład taki. Uuu, niebieska skrzynka, nice! Jest tu jeszcze ten, okej. I ten. Fajnie się rozpadają. Czy ja mogę, będąc na koniu... Ej, koniu. No wyjdź z tego! Wyjdź! Nie blokuj się! Nie! Okej, dobra. Dobra, da się z tego wyskoczyć w tej sytuacji. Chciałem sprawdzić, czy będąc na koniu mogę otwierać skrzynkę. Zapewne nie, ale... A, to mi całkowicie zużywa ten. Siewce chaosu. No ale okej, przynajmniej kun się nie zużywa na razie. I do zakładu, że za chwilę się okaże, że jednak się zużywa. Tylko no. Gdzie my jesteśmy? Tu gdzie gany były? Okej. Mogę tu ponownie? Tam mam jechać, tak? Gdzie jest wielki czerw? Pożoga może na pewien czas gwałtownie przyspieszyć, jak wcisnę RB, czyli standardowo unik. Rozejrzymy się za swoimi opcjami, dobra? Dobra? Wow! Okej. Interesting fact. Skakuj na kuń, dobra. Spróbujmy go z gana może. Nie udał nam się ten evade, ale... Nie wiem, czy my to przeżyjemy, jak tak dalej pójdzie. Nie to miałem na myśli, ale też jest fajne. Okej, wiem o co chodzi. Nie mogę być zoomowany. Nie mogę być zoomowany, kiedy oklepuję tego czerwia. Bo jak jestem zoomowany podczas próby oklepania czerwia, to... To
to automatycznie mnie dismountuje z mojego kochanego Rumcajsa. No chodź tu. Okej. To było zbyt bliskie jak na mój gust. Gdzie on jest? Tutaj jest, tak? Ała. Znowu. Znowu ten sam błąd. Spokojnie, spokojnie, ogarniemy to. Dało się go tak załatwić? Okej. Nice. Nie to żeby coś, ale krzyżyk na drogę jest. Chlastu, chlastu obok nas. Uff. Ale soczyście z duszami. Okej, to nie było trudne. Zajęło mi po prostu za dużo czasu rozgryzienie, co ja mam z tym parszywcem zrobić. Ale tak sam z siebie? Well done. But that was only practice for the Stygian. The biggest and meanest of them all. No, w sumie się nie dziwię. W sumie to ja się nie dziwię. Jedziemy. Przytrzymaj. Tak w ogóle to mamy przytrzymać to i zobaczyć, co ma nam... A czy nic ciekawego do powiedzenia nie masz? Czy on nie może po tym jechać? A nie mogę na niektórych lokacjach odpalić. Smutałkę. Smutałkę okrutne. Wiecie, czego mi teraz brakuje? Zielonej skrzynki. Zielonej skrzynki okrutnie mi... Czy ja jestem nienormalny? Czy ja naprawdę jestem nie ten Teges? Dobra, przygarniemy tego z prawej, bo no... Ua! Tak. Zapomniałem, że to trzeba... O, nie. Nie, 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 nie! Podnoś gana, podnoś gana! Potrzebuję zielonej skrzynki! Okej, i ty też. Czy tam jest zielona skrzynka? Powiedzcie, że tam jest zielona skrzynka. Potrzebuję jak nigdy zielonej skrzynki. Ten gun był chyba mój, nie? Nie, 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 nie! Tam jest jeden dziadyga z gunem. Już go nie ma. Aż kurczę się niebezpiecznie zrobiło. Na własne życzenie w sumie, bo się dałem temu czerwiowi oklepać jak... Ostatnia sierota, no ale co ja zrobię, że jestem ostatnia sierota? Dobra, cześć ty! Głównie tego z gunem rozwalić, reszta się ten w drodze do mnie rozsypie. Dobra, tam jest jedna skrzynka, tam jest druga skrzynka. To jest zielona. Okej, okay, słyszę jak zeskakują. Nie mówcie mi, że też za plecami. Za plecami na szczęście nie. O ty!
Nie, tego dużego, tego dużego. Okej. O, dostaliśmy troszkę zielonych dusz. Nie da, żebyśmy się dali wcześniej oklepać jak ostatnie sieroty, ale tak, powolutku, powolutku. To nic nam nie daje. Ale gdzieś coś jest. To można było rozwalić. No dobra, tu odłóż. To otwórz. A serio? Któryś przeżył, żaden z nich nie przeżył, ale zdołali mnie trafić troszkę. No niestety, dobra, złapmy tamtego gana. Tamten był nasz. Przywiązaliśmy się bardziej do tego. Nie ma to żadnego znaczenia, absolutnie żadnego. To jest skrzynka z niebieskimi duszami. Bo w Hynot. No cześć. A mogę cię dobić w ten sposób. Nie wiem, czy za finishery dostaje się więcej ten, czy nie? Okej. Niebieskie dusze są moje! Wszystkie dusze niebieskie są moje! Dobra, da. O! Akurat tak się odwróciłem tyłem, no dzięki. Okej. Czemu skoczyłem w widok pierwszej osoby? Aha, dlatego że za mną bardzo blisko była ściana. A cześć. Ten gun jest OP. Dobrze, że nie można go mieć na stanie cały czas, bo gra byłaby bez sensu, totalnie bez sensu. A tak to przynajmniej raz na jakiś czas jest fajna ta. Fajny zasięg tych wybuchowych cusiów. Bardzo fajny zasięg tych wybuchowych cusiów. Ciuch. Ojej. Nie, zgubiliśmy gana. Czy ja słyszę artefakt? Widzę gana, nie widzę artefaktu, ale słyszę coś. Tam jest. Okej. Jest! Dobrze słyszę. Który? Artefakt żołnierz, ten najtańszy. No okej, może być. Jak znajdziemy gdzieś Wulgrima. Tam Wulgrima nie było. Jak znajdziemy gdzieś Wulgrima, to będzie jak znalazł. Jak nie znajdziemy nigdzie Wulgrima. Czy ja słyszę coś jeszcze? Nic więcej nie słyszę. Fajnie, że te artefakty słychać, bo to pozwala je łatwo zlokalizować. Nawet jak ich nie widzimy, to wiemy, że gdzieś są. Co jest plusem samo w sobie? Z tej strony przyszliśmy, czy... Tu nas nie było, tu nas nie było chyba. Chyba w tą stronę mamy lecieć. Jeżeli się... Nie mylę! Aż się nie mylę! Jak ładnie. W sumie nawet nieźle z życiem stoi. Myślałem, że jestem bardziej... Myślałem, co mi się rzadko zdarza, że jestem bardziej poobijany, ale nie. Najwyraźniej nie. Cześć, chłopaki.
Kolejna... Myślałem przez chwilę, że uciekają ode mnie, nie lecą w moją stronę. Też można... Why not? Fajnie by było kiedyś przeliczyć i zobaczyć, czy z finishera jest więcej dusz, czy nie. Tam mamy... Czy tu jest Wulgrim po prawej? Tu jest Wulgrim po prawej. Wiecie co? To jest chyba idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku. I w sumie... Hej! No dobra, skorzystajmy z okazji, że mamy... Skronie Wulgrima. Do kroniki dodano nowe skronie Wulgrima. Skorzystajmy z okazji, że mamy ponad 8000. Wow, moglibyśmy stąd zwiać do całkowicie innego miejsca. Tu chyba nic fajnego dla nas nie ma, nie na chwilę obecną, ale piła tarczowa, harpun, czy jest coś na przykład, co pozwoli nam na kucyku pojeździć? Jest 10000, nice. Ale nie ma nic takiego. Cierpienie, co to jest? Ześlij na wrogów cierpienie, które przez pewien czas zadaje im obrażenia. Okej. Okay. Pochodnia, spalnie przyjaciół wojny w ścianie ognia piekielnego, kamienna skóra i wulkan ostrzy. Och, kamienna skóra jest spoks, ale może na chwilę obecną po prostu się... A, to jest Max, tak? Jak to waste your time? Wydałem 10000 u ciebie, właśnie, na maksa. Prawie wszystkie standardowe ataki, znaczy mniej lub bardziej. Piła tarczowa. A X jednocześnie przytrzymać. Może się przyda, chociaż nie wiem dlaczego odnoszę smutne wrażenie, że bossa będziemy na kuniu próbowali zajechać. Czyli piłę tarczową, a X umiemy robić. Potężny cios. RB. I X, ok. Zwiększa siłę ataku. Harpun to korzystam z tego często. Przytrzymaj X, a potem puść. Ok, z tego za bardzo. A nie, dobra. To jest ten doskok taki. Czarcia pięść, kontrujący blok zwiększa obrażenia. Czyli kontry. Nie korzystam z tego, a powinienem. Resztę powinienem zakupić i ulepszyć, ale to in the future. A tutaj, no, to też trzeba będzie. Przetestujmy. Mamy to. Wow! Trzeba będzie z tego zacząć korzystać. A to... Uuu! I to jakby ma wbudowane jedno w drugie. Nie, dobra, podoba mi się to. Czemu ja mam ustawioną ten gun? Powinienem mieć ustawionego gun. Wydaje mi się, że ma większe obrażenia. O nie, w następnym odcinku jest boss, jest ten Stygian, czy jak on się, nie czytałem napisów, po angielsku to był Stygian, jakoś tak. No to boss it is. Zapraszam na kolejny odcinek, już na dniach.